Damian Grabarz-Zapart. Witam Cię na gali Gromda 4, na gali Gromda 3. Była taka w pewnym momencie szansa, że też będzie szansa porozmawiać, ale to się nie udało. Nie wystąpiłeś na tej gali w końcu. No tak wyszło, kontuzja. Nie będę może rozwijał tematu, żeby się nie pogrążać samemu, no ale... No niestety tak się skończyło, że musiałem troszeczkę odpocząć od treningów, no ale jestem tutaj teraz, także... Jesteś na gali numer 4 i będziesz walczył, przypomnijmy... Z Hunterem. Z Hunterem. Jaka to dla Ciebie jest wiadomość, jeśli chodzi o to losowanie i trafienie Huntera właśnie na przeciwnika? Rzecz leży w tym, że najbardziej się walczy z samym sobą w takich sytuacjach w głowie i człowiek się tam mentalnie nastawiał na każdego z przeciwników. Lekkie miałem zdziwienie, że wskakuję do turnieju i tak dalej. Widziałem, że chłopak z warunkami konkretnymi, wzrost i tak dalej. Widać, że jest w sporcie dłuższy czas. No ale tak jak mówię, to jest taki odłam boksu, że to może być szczęście, sekunda i ja albo on wychodzimy na noszach, prawda? Oby nie oczywiście, no ale już mieliśmy przykłady w poprzednich rondach, że ktoś nawet z mniejszymi czy większymi umiejętnościami mógł tam pokazać się bardziej przez to, że tam poszedł charakterem i tak dalej, i tak dalej. Tak. Wiesz co, czasami mi się zarzuca, że ja przy tych rozmowach przy Gromdzie sięgnę po kartkę, bo chciałbym tutaj jedną rzecz sobie przeczytać. Jeśli mógłbyś tak uprzejmie i Ty podtrzymał teraz chwilę mikrofon. Proszę bardzo. A ja sobie wezmę tutaj, bo to ja nie uczę się na pamięć tego wszystkiego, natomiast jestem przygotowany, w związku z tym ja się nie wstydzę. I teraz przeczytam sobie, że tak. Pięściarz podziemnego świata, który posiada solidny kickbokserski background i doświadczenie bokserskie. Przez całe swoje życie, nie patrząc na innych, wytrwale szuka sportowych wyzwań, przygotowany na turniej Gromda, aby posłać do snu swoich przeciwników. Pozwoliłem sobie przeczytać taką króciutką wizytówkę. Czy to jest prawdziwa wizytówka? No czy tak, na pewno zawsze próbowałem gdzieś tych wyzwań. Ogólnie jak sobie jakiś cel tam staram się wyznaczać, żeby głupot nie robić, bo jak siedzę na czterech literach, no to różne myśli przychodzą do głowy. A tak, no to dąży człowiek do czegoś i próbuje. No. Wychodziło to z różnym skutkiem, raz się wygrywało, raz się przegrywało. W każdym bądź razie nigdy nie kalkulowałem, prawda? Były walki, które brałem do skoku 3 tygodnie wcześniej, ale może z samej zasady, żeby takie marzenie spełnić, że zawsze tam gdzieś od dzieciaka się na to patrzyło, chciało się to przeżyć i typowo jako amator do walk zawodowych w ten sposób. Podziemie, tam takie słowo podziemny, jakiś wojownik, taki krąg podziemny, jak to wygląda? Jakie to było podziemie, powiedz? Znaczy no podziemie takie, jakie u większości chłopaków z 90-tych lat i tak dalej, niewychowanych na komputerach, na tym wszystkim i tak dalej. My mieliśmy troszeczkę inne zajawki. Człowiek szukał rywalizacji wśród takich samych ludzi, troszeczkę może z innych osiedli, o innych poglądach w tamtych latach. No i zamiast siedzieć przed komputerem, gdzieś się wieszało jakiś prowizoryczny worek po piwnicach, ładowało się na pałę. Człowiek się naoglądał dobrych filmów, no i spełniał się w ten sposób. Może dlatego takie charaktery się pobudowały. No teraz jest troszeczkę inaczej, no. Są troszeczkę zasiedziałe pokolenia, zwłaszcza przed telefonami. Wiadomo, że teraz każdy tego używa, ja tak samo, no ale jestem troszeczkę innej szkoły, tak to powiem. No i oto podziemie. No to podziemie można nazwać wszystko, co nie jest w kamerach, prawda? Nie będę tu może przytaczał jakichś konkretnych sytuacji, bo nie chcę robić ze siebie jakiejś zabijaki przede wszystkim. Tak jak mówiłem, jestem normalnym gościem, który swoje walki przeżył na ulicy, tak jak większość moich rówieśników, prawda? Było tego dużo i nieraz się dostało w czajnik, nieraz się wyszło z tego zwycięsko. Ja, ale zawsze z uśmiechniętą gębą, tak. Zawsze z uśmiechem. No i to jest najważniejsze. Tutaj też widzę uśmiech cały czas przed tą galą. Jakoś nie ma takiego chyba wielkiego stresu, nie czujesz takiej jakiejś ogromnej presji przed tą walką na gołe pięści. Walka na gołe pięści, jak mówisz, pewnie też, która nie jest nowością dla ciebie specjalnie. Presja może, znaczy jest zawsze presja oczywiste, ale to całe to szczęście, że tu jestem, że się udało tutaj być, no jakoś to kamufluje, prawda? Zobaczymy jutro, jak będzie, jak wyjdzie stres, adrenalina, czy jakiś plan, który jest tam układany w głowie będzie spełniony, czy po prostu pójdą emocje, no i zobaczymy. No. Można kalkulować, można mieć plany, a już nieraz Gromda pokazała, jak to wygląda, prawda? No właśnie, widziałeś, jak rozumiem, te wcześniejsze różne edycje, widziałeś te walki w tym małym w sumie dość ringu. No, jakie pierwsze takie wrażenia gdzieś po tym, co do tej pory się wydarzyło na tych wcześniejszych Gromdach? Przede wszystkim ta otoczka dookoła zrobiona była w taki sposób, no profeska przede wszystkim. Tu panowie, którzy założyli Gromdę, no mają pojęcie o tym, co robią. No i przede wszystkim zasady są konkretne. Taki oldschoolowy typowy boks, bez jakichś głupot i tak dalej. Ja nie przepadam ogólnie za parterem, oczywiście nie neguję tego. To jest tylko moje zdanie i klasyka, no po prostu klasyka zawsze rządziła i będzie rządzić. No. Klasyka będzie rządziła, to jaka klasyka w Twoim wykonaniu jutro tutaj nam się gdzieś objawi?
klasyka, no to typowy uliczny boksik, no to proste, o tym cały czas mowa. Od początku. Gołe pięści, no to... Od początku walki, rozumiem. No, tak jak mówiłem wcześniej, no zobaczymy, czy adrenalina weźmie górę, czy te... Czekamy w takim razie z tą adrenaliną, zobaczymy. To wiesz co, dopytam jeszcze tylko, bo tak się zastanawiam. Mówiliśmy tutaj trochę o tym, że jest to taki inny klimat, mówisz o tej tradycji. To się w ogóle robi taka troszkę, no może nie moda, ale robi się coś taki, jakiś klimat się wytwarza, żeby właśnie troszeczkę wracać do tych jakichś dawnych tego typu, do tego typu dawnej rywalizacji. Myślisz, że nie jest to chwilowa moda tylko i wyłącznie? Myślisz, że takie właśnie wydarzenia mają przyszłość? Czy ogólnie nieraz już historia pokazała, jak to przyszłość zatacza koło, to jest jedna rzecz. Tutaj panowie z Grondy przez na przykład filmiki, które zapowiadają dane edycje, pokazują, że właśnie wchodzą w taki klimat takiej otoczonej męskości kobietami i tak dalej, dobre auta. I to się podoba, mówisz. Motory, no. Teraz weszli w klimat z tym stołem i tak dalej, jak grali w karty, no takiego ojca chrzestnego, prawda, lata tam, przypuśćmy, w Ameryce przedwojenne, powojenne, świeżo, chłopaki w czapkach, malarkach, w płaszczach i z PPSZ w rękach, no i co, do tej pory to jest klasa, bo wtedy chłopaki, mimo że byli jacy byli, to reprezentowali naprawdę markę, no. Wygrać... której teraz już na pewno nie wróci. Takie wydarzenia właśnie pomagają w tym, żeby mieć ten old school. Wygrać turniej, to jak myślisz, da radę? Zawsze się wychodzi z głową do tego, żeby wygrać. I mam nadzieję, że wygram. Zobaczymy, co będzie dalej. To czekamy na jutro w takim razie i niech ta tradycja, tak jak powiedziałeś tutaj, faktycznie nam jutro zatriumfuje i te walki na gołe pięści jutro będą bardzo atrakcyjne. Dziękuję. A wiesz co, zapytam cię tylko jeszcze, mówiłeś o tych emocjach. To pytam tylko, bo dzisiaj na ważeniu też doszło do takiej małej scysji. To właśnie, jak to oceniasz tak z boku, patrząc na to, co dzisiaj się stało? No to jest rzecz indywidualna każdego zawodnika. Dla mnie takie coś ogólnie prywatnie jest niepotrzebne, bo tak czy siak wyjdziemy do ringu, tak czy siak będziemy się układać po ryju i niepotrzebne w moim przypadku byłoby to, żebym się na przykład z Hunterem gdzieś tam przepychał. Jak my mam się przepychać, no to będziemy się przepychać przed kamerą jutro w tym ringu 4x4. Dobra, i na to czekamy. Dziękuję ci bardzo. Chciałbym jeszcze przekazać do widzów apel. To wiesz co, poczekaj, ja cię tutaj zostawię, proszę bardzo. I tutaj prosimy bardzo. Mówię w imieniu swojego przyjaciela, który ma 4-miesięcznego synka, chorego na SMA, bardzo ciężką chorobę. Zbieramy na lek najdroższy na świecie, tak zwany. No, każda pomoc od rzeczywistych ludzi będzie ważna, bardzo proszę o pomoc. Link wrzucę pod filmem na zbiórkę, na się pomaga. Dziękuję.